Och, jaki piękny dzień. Morze jest spokojne, a memy latają na niebie. Kapitanie Admirosie, kocioł okrętowy wskazał ledwo 9000 łapek w górę. Co? 9000? To niemożliwe. Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji? Uratować nas mogą tylko subskrypcje. Każdy, kto ogląda ten filmik, musi zostawić suba. Inaczej za to nie. Tak jest, kapitanie. Już wysyłam informacje do wszystkich widzów. A ja tymczasem zabieram się za przeglądanie memów. A więc witam w mojej kajucie. Czas przejrzeć jakieś memiksy, tak więc... Zaczynajmy. Dobra, pierwszy mem. Tak, mech. Jak widzicie Dynamike'a, to mówicie mech. A jak widzicie Admirosa, to mówicie jest! Kocham Admirosa. Najlepsze memes. Trzygłowy smok. Brawl Stars. Clash Royale. Fortnite. I taki trzeci upośledzony smok, który jest Fortnite'em. Ja nie wiem, no Fortnite nie jest złą grą. Jest mega popularny, więc czemu by go nie lubić, tak? Tyle, że no w sumie Brawl Stars jest takim poważną grą, oczywiście Clash Royale też jest poważną grą, a Fortnite jest taki... Memy z Minecraft, I love it! Jak skraftować Daryla z Brawl Stars? Bierzecie sobie dwie strzelby, beczkę, czapkę piracką oraz buty Daryla i w ten sposób jesteście robotem beczką. W ogóle wygląd Daryla jest totalnie dziwny, ja nie rozumiem, czy to jest pirat z Dzikiego Zachodu, czy w końcu może z morza. Nie wiem, napiszcie mi, o co w tym chodzi, czemu Daryl jest beczką i czym jest w środku? Co znajduje się w środku tej beczki? Czy może on jest robotem, czy może ta beczka jest pusta? Nie wiem. O kurde, dobra, jak skraftować Admirosa? Bierzecie tak, dwie ręce, czarną koszulkę, okulary, brodę oraz spodnie. I w ten sposób kraftujecie Admirosa. Jej. Nie wiem, co mam o tym myśleć, szczerze mówiąc. Memik od Suchar XDDD. Kiedy wydajesz ostatnie kieszonkowe na PSC, żeby kupić megaboxa i dropi ci Poco. Jest w końcu memy ze mną, doczekałem się. Dotarliśmy do tego momentu. Ja tutaj trzymam skrzynkę i Poco. A jak to się mogło stać? Dlaczego Poco? Przecież wydałem tyle pieniędzy. Nie może tak być. Supercell, proszę to naprawić. Gdy jest showdown i masz 10 power cubesów, ale wyskakuje ci Rosa z ultem i tracisz 10 pucharków. Dobra, i 10 power cubesów. 10 power cubesów. Jest noc. To jest na mnie za duże, zdecydowanie. Kiedy grasz Coltem na solo i wchodzisz do krzaków Atamel Primo z ultem. Okej, okay. Nie umiem... Jak można zareagować na memy o sobie? Kiedy myślisz, że wziąłeś Rosę, a okazuje się, że wziąłeś Poco. No cóż, czasami tak jest, że jak gracie i wybierzecie jakąś postać, to czasami się nie zmienia ta postać. Czasami tak miałem z Hadesiakiem, jak grałem, że wybrał Hadesiak jakąś postać i zagraliśmy grę, on odpala grę i takie: hej, halo, co jest? Przecież ja wybrałem inną postać, bo za szybko kliknął i się nie zdążyła zmienić, a gra się już rozpoczęła i nie wyłapało tego. Więc tutaj tak samo, wybierasz Rosę, a okazuje się, że El Primo miałeś, bo miałeś go wcześniej wybranego, a nie zmieniło ci na Rosę. Trochę smutne. Gdy widzisz megaboxa i chcesz sobie go kupić i równie dobrze możesz dobyć się na zasadzie, że po prostu wyrzucasz 49 gemów do kosza, bo i tak ci nie dropnie postać, bo byś musiał otworzyć dużo skrzynek i masz 1% szans na postać, więc zapomnij, postać ci nie dropnie, przykro mi. Musisz wydać prawdziwe pieniądze, kupić sobie pakiet za 500 zł i może wtedy ci się uda wydropić postać, no. O kurde, ale dobre, to jest śmieszne, słuchajcie tego. Leof. Andrzej Duda, 99999 pucharków, po miliardzie lat grania w Brawl Stars, 9999 skrzynek. Wow, i w końcu masz upragnionego Leona z lizakiem. Tak jest. A tak a propos słodkich rzeczy, to chciałbym wam przypomnieć o naszym wakacyjnym sponsorze mojego statku. Mowa tutaj oczywiście o Zozoli. Chciałbym wam przypomnieć, że promocja Zozoli oczywiście nadal trwa do końca wakacji. Macie szansę zgarnąć konsolę PlayStation 4 Pro bądź do ładowania do PlayStation Store. Zasady są bardzo proste. Kupujecie dowolną paczkę Zozoli, zachowujecie paragon, który jest niezbędny do wzięcia udziału w loterii. I numer z tego paragonu wpisujecie na stronie promocjazozole.pl. W formularzu podajecie imię, maila, miejscowość oraz kod z paragonu. To bardzo proste. Pamiętajcie, na tej samej stronie możecie sprawdzić, czy wygraliście doładowanie do PlayStation Store, które jest losowane co godzinę, bądź też konsolę PlayStation 4 Pro, która jest losowana raz w tygodniu. Pamiętajcie, promocja trwa do 31 sierpnia, tak więc nie czekajcie. Kupujcie Zozole, wygrywajcie konsolę. Następny memik.
Gdy ból wychodzi ci z krzaków i przypomina ci się, że jesteś rosą i masz ulta. I taki ból wychodzi ci z krzaków i robisz takie wow, nie, ale po chwili uświadamasz sobie, zaraz, przecież gram rosą i mam ulta. Co mi może zrobić ból? Może sobie postrzelać tą swoją strzelbą. Amator. Kiedy zdobywasz pierwszy Star Power, a dowiadujesz się, że są nowe Star Powery. Wow. Mój typowy opening z kolegą. Ja otwieram skrzynkę i dropię Poco. Kolega otwiera skrzynkę i dropi Spike'a i Leona. Ja. Excuse me? What the f***? Kiedy masz El Primo z ultem i chcesz zabić Bulla, ale on też ma ulta, więc ty wyskakujesz, on jedzie pod tobą. Co? Że się tak mijacie. Co to jest? Crow Toxic Assassin. Unlock Brawler from Brawl Box. Jezu, ktoś przerobił miśka Nity na Crowa. Boże, jaki ten Crow jest gruby. To jest takie smutne, kiedy masz 2 Power Cubesy, a i tak rzucasz się na kogoś, kto ma 13 Power Cubesów i próbujesz ze wszystkich sił, bijesz czym się da i ta osoba nie ginie za nic w świecie, bo 13 Power Cubesów i jak masz 2, to nie masz szans wygrać. To jest w sumie trochę smutne, ale no coś trzeba zrobić. Zresztą jak ja bym miał 2 Power Cubesy, to ja bym nie atakował postaci, która ma 13, tylko bym zaczął gdzieś uciekać, chować się, żeby zrobić showdowna, chyba że to już jest showdown. No to wtedy nie ma wyjścia, trzeba się bić. Mistrzu, zrobiłem screena, jak se grałem, a tu skrzyneczka z jednym HP. Ziomek, jak ty tego dokonałeś? To jest prawie niemożliwe, żeby mieć skrzyneczkę z jednym HP. Ale no powiem ci, że miałeś wyczucie, żeby szybko ten telefon wcisnąć i tam zrobić szybkiego screenka. Nice. Wyobraźcie sobie sytuację. Dropicie legendę, patrzycie, wow, kruk. Ale po chwili przypominacie sobie, że nie zakropiliście sobie oczu. Po czym zakrapiacie oczy, patrzycie jeszcze raz, a tam El Primo i takie nie, dlaczego El Primo? Przecież widziałem Crowa. Jak skraftować Tika? Bierzecie Bo, działko oraz robocika. I co wam to daje? Oczywiście jak wszystko ładnie połączycie, to powstaje Tik, który strzela. Memy z Minecraft, och, na zawsze w moim serduszku. Hackerman! O tak. Boże, jak ja śmiesznie wyglądałem w tych okularach. Muszę częściej okulary zakładać, może powinienem w takich okularach, co nie? Kapitańsk. Tak, jest, Kapitan Admiros. Kiedyś byłem Hackermanem, a teraz zostałem Kapitanem Admirosem. Ty, z zerą ilością gemów. Kolega z 13 gemami. I to jest tak, że ten kolega, który ma 13 gemów, zamiast schować się gdzieś, zamiast uciekać, żeby skończył się czas i żeby wygrać tą rozgrywkę, nie, to ten kolega jest takim grubaskiem, który się cieszy i po prostu dalej się bije i traci te gemy. Więc trzeba go kierować, trzeba go zawieść na tym wózeczku, a dosłownie mówiąc, trzeba pokonać przeciwników, żeby, no trzeba go po prostu bronić, tak, kiedy ma 13 gemów. Więc jeżeli macie kumpla, zamiast się gdzieś schować, biega z tymi 13 gemami, to starajcie się go ochronić, może uratujecie sytuację i może ugracie gierkę. Kiedy spotykasz Leona, ale przypominasz sobie, że grasz Bibi z 10 cubesami. Bibi z 10 cubesami. Ale zaraz, dlaczego? Kiedy spotykasz Leona, to ma sens. Okej, dobra, to jest dobre. Janusz, chodź na łobiad. Grażyna Barley z ciastem i Janusz Barley z piwem. Takie chodź na łobiad, Janusz. Dobre, to mi się podoba. Więcej memów z Januszami, właśnie. Więcej memów z Januszami z Brawl Stars. To jest prośba do was. Spróbujcie stworzyć memy z Januszami i oczywiście z Brawl Stars. Please. Kupiłeś jednego megaboxa i myślisz, że masz nową postać. Odblokowujesz zwykłą postać i jesteś obrażony. Kupujesz gemy za 500 zł i odblokowujesz wszystkie postacie. Tak jest, to jest najlepsze rozwiązanie. Więcej gemów, kupmy wszystkie gemy, wydajmy pieniądze i odblokujmy sobie postacie, tak jak Admiros. Jej, brawo. Wiem, że to kochacie, ale no, nie można wiecznie wydawać pieniędzy, prawda? I to jeszcze na Brawl Stars. Ja już wydałem dosyć dużo, więc wy nie wydajcie, grajcie sobie na spokojnie i nie wydajcie pieniędzy na Brawl Stars, bo nie warto. O, to jest nawet dobre. Nita. Okej, okay. I mamy tutaj SpongeBob. Bo ja memów ze SpongeBoba nie trawię, ale dobra. Ból, czyli krzaki. Bo? Czemu Bo jest takim wykrzywionym SpongeBobem? Powinien mieć jakiś łuk do strzelania czy coś. No Spike'i to oczywiście kaktus, Mortis nietoperz, no bo wiadomo, I'm the creature of the night. Frank, czyli oczywiście zombie, Barley, czyli oczywiście płomienie, bo rzuca swoimi butlami płonącymi, no i oczywiście El Primo. Fuh. El Primo. To akurat był dobry memik. Ten obrazek mi się podobał. Okej. Okay. Zwykły Mortis. Polski Mortis. Dowiesz się w swoim czasie. Kiedy jest showdown i masz 0 Power Cubesów i widzisz Bulla, który ma 20 Power Cubesów.
Lecz niedaleko ciebie jest 10 Power Cubesów i na dodatek Energy Drink. Wow, jak to się stało? Obok ciebie leży 10 Power Cubesów i Energy Drink. Łapiesz to i wygrywasz grę i jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Kiedy dostałem legendę, Oliwierek, lol, wstawaj, zesrałeś się. Brawo, dobre. Bo po roku w rosyjskim klubie dla Minecrafterów. Skiny z Minecrafta. Uwierzcie mi, są skiny, ja nawet gram takim skinem, pewnie widzieliście. Są skiny w Minecrafcie, gdzie możecie zagrać sobie postacią z Brawl Stars. Nie, możecie zagrać sobie w Minecrafta ze skinem z Brawl Starsa. I to jest całkiem spoko, bo jeżeli lubicie obie gry, no to możecie zagrać w jedną grę i mieć nawiązanie oczywiście do drugiej gry. Więc to jest w sumie nawet fajne. Rebus, dobra. Rico plus beczka równa się Barley. Shelly plus ult równa się... Umieranko. Dynamike plus Dynamike równa się Fidget Spinner. No nie do końca bym powiedział, bo jeżeli, no, jak Dynamike rzuca dynamitami, to faktycznie one się kręcą trochę jak Fidget Spinnery, ale Fidget Spinnerem oficjalnym to jest Karl oraz Leon ze swoimi Fidget Spinnerami, którymi rzuca. To są dwie postacie, które używają Fidget Spinnerów. No i trzecią może być w sumie ten Dynamike. No ale nie do końca, no dobra. Przed otworzeniem 200 megaboksów. O, 200 megaboksów, czas by dropić legendę. Po otworzeniu 200 megaboksów. Gdzie moja legenda? No nawet śmieszne, tutaj wyglądam jak Spajki trochę. No tak, dobra, ej, bo to o to chodzi, że Spajki robi swoimi łapkami takie... Cóż, straciłem 10 pucharków. No trudno, ból przed wizytą u babci. Ból po wizycie u babci. Słuchajcie, ten mem jest nawet spoko, tylko że trzeba było tutaj dokonać małych zmian. Tego bóla po drugiej stronie trzeba byłoby pogrubić, bo jak idziecie do babci, to dostajecie tyle jedzenia, że nie jesteście w stanie przejeść, więc ten ból... W sumie ja bym ich zamienił miejscami, szczerze mówiąc. I to by było nawet spoko, taki chudy ból, ale po obiedzie u babci... Ole się nażarłem. Widzisz Spajka. Okej, okay, spoko, a gdy założę okulary... Co to jest za jakiś smok? Czy to jest My Little Pony? Wersja Dragon? Czy o co chodzi? Okej, kolejny mem. Widzisz Spajka. Zakładasz okulary, a tam kaktus z Minecrafta z oczami. Takie, o co chodzi? Co to ma być? Jak do tego doszło? A więc to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam oczywiście podobało. Wysyłajcie memy, subskrybujcie, lajkujcie, żeby nasz statek nie zatonął. Liczę na was. Do dzieła. Łapki w górę oraz subskrypcje. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Elo. Yeah, boy.